Z nami kolejna uczestniczka spotkania, pani Karolina, tak? Pani Karolino, wiem, że pani chce zapytać o przedsiębiorców, tak? Tak. Panie premierze, szanowni państwo, pragnę zapytać o przedsiębiorców. Jak w dobie kryzysu pokowidowego Prawo i Sprawiedliwość chce przekonać przedsiębiorców, którzy niestety upadli, którzy będą upadać? Oraz pragnę dopytać, pan mówi o podatkach, o obniżce podatków. Pragnę dopytać, jak to się ma do nowych podatków? Oraz chcę zapytać o rolników, bo nie padł dzisiaj tutaj ten temat, a bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju jest bardzo ważne. Wiemy, że rolnicy protestowali w Dorohusku, w Medyce, tutaj przy terenach przejeździe z Polski na Ukrainę. Wiemy, że miały być korytarze solidarnościowe celem pomocy Ukrainie, a wiemy jednak, że rolnicy protestują, bo polskie zboże w magazynach leży, marnuje się, a ukraińskie zboże, które miało być zbożem technicznym, panie premierze, które bardzo często jest zbożem niekonsumpcyjnym, ląduje niestety w skupach, a miało jechać do Afryki, miało pomóc tym krajom trzeciego świata. I ostatnie pytanie, bardzo krótko. Wiemy, że mamy rocznicę rzezi wołyńskiej w tym roku 80. i chciałam zapytać, czy rząd polski ma jakieś plany, aby przedsięwziąć konkretne kroki, aby ta trudna karta historii polsko-ukraińskiej została w końcu uregulowana. Mam tutaj na myśli ekshumację pomordowanych na rzezi wołyńskiej. Jest to bardzo, bardzo ciężki temat. Dziękuję za możliwość zadania pytania, panie premierze. Tak jest, szanowni państwo. Kilka pytań tutaj pani Karolina, tak? Pani Karolina zadała. Zacznę od tego ostatniego, bo on jest dla mnie też szczególnie bolesny. Jak byłem w Kijowie, ostatnie dwie moje wizyty, to rozmawiałem z prezydentem Zełenskim również o tym. I mam obietnicę z tamtej strony, że ekshumacje wreszcie będą mogły się z powrotem zacząć. Taką obietnicę złożył prezydent, złożył rząd ukraiński, bo to leży mi bardzo na sercu. My tego na pewno nie odpuścimy. Niezależnie od tego, co się dzieje na Ukrainie, bo zobaczcie państwo, jak tutaj jest dramatycznie zapętlona nasza historia. My nie mamy prawa tego odpuścić i nie odpuścimy. Prawda o rzezi wołyńskiej musi być wyjaśniona do końca. Ale jednocześnie to oni dzisiaj umierają na swoich barykadach za naszą wolność i za nasze bezpieczeństwo. I tak też trzeba powiedzieć. I trzeba mieć to w głowie, kiedy się myśli o tym wszystkim. Ale dla mnie zbrodnia wołyńska jest czymś absolutnie niewyobrażalnym i nigdy nie wolno o niej nie tylko zapomnieć. Prawda musi być zawsze podkreślana przez nas. To jest mój absolutny warunek sine qua non, warunek bezwzględny polityki wobec Ukrainy. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Pytała pani o zboże. Otóż, szanowni państwo, zakończyliśmy realizację koncepcji programowej z panem premierem Kowalczykiem dotyczącej właśnie tego, w jaki sposób to zboże powinno być dalej eksportowane. I teraz, już chyba od tygodnia czy dwóch, zboże jest zaplombowane, bo te korytarze, o których pani mówiła, korytarze Solidarności, tak to nazywaliśmy, rzeczywiście one były nieszczelne. To znaczy to zboże czasami jako paszowe w różny sposób trafiało na rynek. Albo też konsumpcyjne, jak pani podpowiada. Ale teraz od jakiegoś czasu nie powinno tak być. Zboże jest zaplombowane i albo w samochodach, albo koleją jedzie zwykle do Gdańska i stamtąd właśnie do Afryki, na Bliski Wschód, żeby nie było tam następnej wielkiej wojny z głodu. I druga część programu, którą tutaj realizujemy, jest taka, że wkrótce przeznaczymy około 2 miliardów złotych na zabranie części zboża z silosów zbożowych dzisiaj pełnych u nas w Polsce, po to, żeby rolnicy mogli teraz i na czas zbóż mieć pełne przekonanie i szansę, że zboże będą mogli sprzedać po przyzwoitej cenie. Więc to jest druga rzecz, którą na pewno będziemy robić w kontekście zboża ukraińskiego. Mamy tego świadomość i tego tak nie zostawiamy.
I kolejna rzecz, tutaj nie wiem dokładnie, o jaką branżę pani pytała, ale to jest tak, że przeznaczyliśmy na ratowanie firm z wszystkich branż praktycznie ponad 200 miliardów złotych. I ogromną większość firm uratowaliśmy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki temu mamy drugie najniższe bezrobocie w Europie. To się nie stało przypadkiem. Dzisiaj Polska i Czechy mają najniższe bezrobocie w Europie. To się stało dlatego, że ratowaliśmy miejsca pracy. W zależności od branży, przed chwilą pan pytał o Krosno, wcześniej pytał pan o zakład z grupy PGZ, czyli zbrojeniowy jakiś, prawda? Były pytania o Autosan, tak? Tutaj nie wiem, o jaką branżę pani głównie się upomina, ale za każdym razem staramy się dopasować nasz program odpowiedzi na problemy w tych branżach. Dzisiaj problemem jest często wysoka cena gazu zakontraktowanego wcześniej i wysoka cena energii. I właśnie o tym też rozmawiamy. Rozmawiamy z zakładami energetycznymi, żeby te ceny obniżyć. A więc podejmujemy konkretnie rękawice i ten problem nie zostawiamy tego problemu bez odpowiedzi.